W 21. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Ruch Chorzów na Stadionie Śląskim podejmował Wartę Poznań. Gospodarze znajdują się w strefie spadkowej, a goście mają nad tą strefą 2 punkty przewagi. Trzecia minuta gry, Daniel Szczepan do Patryka Sikory i minimalnie niecelne uderzenie kapitana Ruchu Chorzów, a dziś dość nietypowa sytuacja. Rozchorował się trener Warty Poznań Dawid Szulczek i dziś zespół musiał prowadzić jego asystent Arkadiusz Szczerbowski. Główny trener Warty mecz oglądał sprzed telewizora. Znowu Ruch, Miłosz Kozak do Roberta Dadoka i bardzo dobrze interweniuje Jędrzej Grobelny. Ta pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Ruchu. Szczepan do Flkanowy. Dość przypadkowo zagrywał napastnik Ruchu. Wyśmienitą sytuację miał zimowy transfer niebieskich, a więc sprowadzony z Wiktorii Pilsno Flkanowa. Szansę jednak zmarnował. Tym razem pędzimy do przodu z Miłoszem Kozakiem. Miłosz Kozak decyduje się na indywidualne wykończenie akcji. Miłosz Kozak! I w ostatniej chwili jego uderzenie blokuje Mezgrani. Ruch Chorzów czeka na zwycięstwo w Ekstraklasie od końca lipca. No i dziś naprawdę piłkarze prowadzeni przez Janusza Niedźwiedzia robili wszystko, by w końcu te 3 punkty zdobyć. 45. minuta gry, Wójtowicz przed doskonałą sytuacją i znów defensywa Warty w ostatniej chwili reaguje. I na przerwę schodziliśmy przy wyniku 0-0. Miłosz Kozak do Flkanowy, Flkanowa strzela! Jędrzej Grobelny po raz drugi w tym meczu błysnął w bramce Warty i tylko dlatego nie zobaczyliśmy jeszcze na Stadionie Śląskim choćby gola. Flkanowa po tej sytuacji opuścił boisko, podobnie jak i Miłosz Kozak. W ich miejsce Wiktor Długosz i Filip Wilak. I właśnie pierwszy z nich mógł zanotować prawdziwe wejście smoka. 10 sekund po pojawieniu się na boisku oddał taki strzał Wiktor Długosz. Do szczęścia zabrakło niewiele. No i w końcu jest 83. minuta gry. Dośrodkowanie w pole karne Ruchu Chorzów i mamy pierwszy celny strzał Warty Poznań w tym meczu. Uderzał Eppel, a z tym strzałem spokojnie poradził sobie Dante Stipica. Końcówka spotkania i nie rezygnuje Ruch Chorzów. Juliusz Letniowski zza pola karnego spokojnie wyłapuje piłkę golkiper Warty Poznań. A to 101. minuta gry i prawdziwa piłka meczowa dla gospodarzy. Juliusz Letniowski strzelał z rzutu wolnego. Nie ma gola, jest za to ostatni gwizdek sędziego głównego. I po raz pierwszy PKO Bank Polski Ekstraklasie w 2024 roku mamy wynik 0-0. Ruch Chorzów dzieli się punktami z Wartą Poznań. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.